sobotę 8 grudnia zmarła Jolanta Szczypińska. O śmierci posłanki PiS poinformowała była szefowa gabinetu politycznego premiera Elżbieta Witek. Jolantę Szczypińską wspominają politycy z różnych ugrupowań. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na antenie TVP Info wspominał Jolantę Szczypińską. Była piękną działaczką naszego ruchu, powiedział. Od 2000 roku bardzo ciężko chorowała. Mimo tej choroby, mimo cierpień, działała z całą energią i zachowywała radość z życia, dodał Kaczyński. Była wyjątkowo dobra. Potrafiła sama cierpiąc, pomagać innym cierpiącym, zaznaczył. Jej śmierć jest przedwczesna i mogę powiedzieć jedno, to jest dla nas bardzo smutna wiadomość. Przyjmujemy to jako ciężki cios, stwierdził. Krótkie wspomnienie posłanki zamieścił także w mediach społecznościowych Stanisław Karczewski. Miała wielkie serce i olbrzymią wrażliwość. Jej uśmiech zarażał wszystkich. Będzie bardzo nam Jolucie brakować, napisał marszałek Senatu. Pamiętam, jak na dużym zgromadzeniu wystrojeni medycy przechodzili obok, ona też wystrojona pomogła leżącemu na jezdni staremu zabrudzonemu człowiekowi, napisała Krystyna Pawłowicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, na Twitterze. Antoni Macierewicz stwierdził, że Jolanta Szczypińska była wspaniałą koleżanką o wielkiej odwadze, wrażliwości społecznej i wspaniałym poczuciu humoru. Będzie nam jej bardzo brakowało, dodał. Nie żyje posłanka Jolanta Szczypińska. W polityce wiele nas różniło, ale łączyła miłość do zwierząt i naszego Słupska, napisał na Twitterze Robert Biedroń. Oby pani tam gdzieś miała nadal swoje kochane miasto i pełno braci i sióstr mniejszych wokół siebie, dodał. Wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny. Łączymy się w modlitwie w tych trudnych chwilach, napisał Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński opisał Jolantę Szczypińską jako osobę o wielkim sercu, zawsze gotową nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Nie żyje Jolanta Szczypińska, była szefowa gabinetu politycznego premiera Elżbieta Witek przekazała, że w wieku 61 lat, 8 grudnia, zmarła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Jolanta Szczypińska. Parlamentarzystka w ostatnich tygodniach była w szpitalu, o czym poinformowano w piątek 23 listopada. Jola jest w szpitalu. Walczy z poważnymi powikłaniami po wcześniejszej chorobie. Wspieramy ją. Ma bardzo dobrą opiekę, ale modlitwa na pewno pomoże, mówił anonimowo w rozmowie z wirtualną Polską polityk Prawa i Sprawiedliwości. Super Express od innego przedstawiciela tej partii dowiedział się, że Szczypińska jest poważnie chora, ale to nie nowotwór. Jak podaje WP, posłanka zmaga się z powikłaniami po zabiegu urologicznym, który przeszła jakiś czas temu. Jej stan jest oceniany jako ciężki, ale choroba jest uleczalna. Lekarze podjęli decyzję o wdrożeniu żywienia pozajelitowego. Nawrót nowotworu. Przed kilkunastoma laty Jolanta Szczypińska zmagała się z nowotworem szyjki macicy. SE przypomina, że lekarze dawali jej wówczas 25% szans na wyleczenie. W marcu 2015 roku media informowały o nawrocie choroby. Wówczas jednak polityk nie chciała o niej opowiadać. Angażowała się w walkę o poprawienie bytu pacjentów chorych na raka. Przyznawała, że sprawę tę traktuje osobiście.